needed and releasing doses will be important. Of course, donating doses for free will be you know, even better in a way, because it saves the need to purchase those doses. But I think we get into some sort of operational challenges. So the easiest situation is that the doses that are donated can be donated before they've left a factory, a manufacturer's factory. Once, say, the UK or another country has received those doses and gone into a government-controlled warehouse. Istotne wydarzenie z punktu widzenia historii ukraińskiej ostatnich wręcz nawet 20-30 lat, dlatego że system oligarchiczny, tutaj muszę sobie pozwolić na krótkie słowo wyjaśnienia, jest no, takim pasożytniczym systemem, który od drugiej połowy lat 90. na ukraińskiej gospodarce, ukraińskiej polityce pasożytuje. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo wpływowymi grupami wpływu wielkiego biznesu, na tyle potężnego, że w pewnym momencie oni zaczęli wpływać na politykę, stając się no, bardzo wpływowy. Że był w stanie ustabilizować, to znaczy po prostu miał pieniądze, żeby na przykład kupić broń. Miał pieniądze, żeby wyposażyć te... Ukraińska armia de facto wtedy nie istniała. Ciężar walki z separatystami rosyjskimi wziął na siebie batalion ochotnicze. I Kołomoński był wśród tych ukraińskich oligarchów, którzy walcząc o stabilność jego rodziny, bo on pochodzi z tego obwodu, on ma swoją partię, która jest w parlamencie. Ta partia jest popularna, jest według różnych sondaży na drugim, trzecim miejscu w rankingach poparcia. No więc Medwedczuk wraca do ukraińskiej polityki tuż po rewolucji godności. I to jest bardzo ciekawe. On zaczyna bardzo szybko budować swoje imperium mediatu. Ma trzy telewizje informacyjne, które mają łącznie prawie połowę tego segmentu rynku telewizji ukraińskiej. Więc jak już mówiliśmy wcześniej, większość z nich była zaangażowana w walki w Donbasie po stronie separatystyczno-rosyjskiej. Oni mieli z Mińska lecieć do Turcji i tam się mieli przesiąść na samolot prawdopodobnie do Wenezueli. Operacja zakładała, że samolot, który będzie przelatywał nad Ukrainą, zostanie posadzony w Kijowie albo w Odessie i ci panowie zostaną aresztowani, co byłoby wielkim sukcesem także propagandowym ze strony dla prezydenta Zelenskiego. Co się stało? I Ukraińcy podobno mieli dowody na... But looking back now, I'd be lying if I said the case didn't affect me. Kim was a smart woman, working in a part of the world where I lived and where I'd always felt safe. I would have jumped at the chance to interview Peter Mabson too. Maybe it could have been me. After the case was dramatised in a series called The Investigation, which aired on the BBC last month, I got a few more questions from fellow journalists and family members back in the UK, curious to know if it had had any impact on the way I work. But the answer was no. He's worried too. In the UK, we've seen the television images of police using tear gas and violent clashes during the big tractor rally in Delhi on India's Republic Day. My cousin sounds more concerned about reports that the Indian government's cracking down on news about the protests online and accounts of threats against activists. I don't know if I will make it home each day. I am so tired, he says. He starts to cry. I feel so sad because I feel helpless. What can I get and no guarantee? At the moment, he gets the money for his rice and wheat from the Mundis pretty much on time. Many of his fellow farmers are afraid that if the new laws are applied, they may not get paid as reliably. They don't have a lot of financial education. Some can't read, and they feel big business and big private buyers could easily divide and shortchange them. He feels upset and argues that the government has ripped farmers off for years. I'm not able to do business. Academic reward, and I think it is true that many African scientists will now have a harder time collaborating with UK researchers as a result of this case. Chrysos wondering how he will support his team next month. As I said, it was UKRI, the main British research funding agency, that had to rush out a Dear Colleagues letter to researchers last week to explain the sudden change in support. Trochę pomarzyć i trochę podyskutować o tym, jak zmienić świat uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek i rodziców na lepsze. A inspiracją do tej rozmowy był wpis na Facebooku Hanny Zielińskiej, która zamieszkała w Norwegii i kilka dni temu napisała tak. Co czwartek moja piątoklasistka robi w formie pracy domowej prasówkę. Prasówkę z norweskich mediów i przygotowuje notatkę z wybranej wiadomości.
Następnego dnia może dzieci między 13 a 18 rokiem życia. Są takie specjalne miejsca, oni tam na przykład mogą sobie z kuchnia, mogą sobie pójść w jakieś godziny po południu, to jest tylko dla nich. Robią sobie pizzę, to mogą sprzedać w miasteczku na kawałeczki. Mają taki swój świat, który jest bardzo szanowany, jest bardzo odróżniany od świata młodszych dzieci. Jest taką zachętą do współodpowiedzialności za rzeczywistość naokoło razem z dorosłym. Zaglądam do komentarzy pana Pietrza. Wtedy nad nią było już, mówi się, labilne, czyli chłodne powietrze i dlatego ta termika mogła się, to można sobie wyobrazić, jakby taki nadmuchany balon. Gdzie się znajdujesz, co się dzieje, bo też chyba prędkość wznoszenia wzrosła. Paralotnia wznosiła się ponad 20 metrów na sekundę i działo się to bardzo szybko, więc 5, 6, 7 tysięcy. Bo przecież my pod koniec ubiegłego roku pod dominacją czy siłą sprawczą Chin wprowadzono wielkie porozumienie handlowe, tak zwany RCEP, czyli regionalne wszechstronne porozumienie czy umowę handlową, ale nie tylko handlową, o współpracy gospodarczej, która obejmuje 30% światowego PKB i nie ma w tym Stanów Zjednoczonych, więc to jest wyzwanie. Zależność przyczynowo-skutkową pomiędzy zaszczepieniem i wypadkami śmierci. I Europejska Agencja Leków stwierdza w sposób ekspercki i odpowiedzialny, że takiej zależności nie ma. Tak, mimo że raport z Niemiec i z Norwegii taką zależność znalazły. Ale to jest jeszcze za mało, aby w przypadku dwóch czy trzech tego rodzaju kolejnego i wiarygodnego powiedzieć, jeśli z kilku krajów dopływają takie sygnały. Ale po tych dwóch czy trzech dniach ta wczorajsza konferencja i ta wczorajsza wypowiedź szefowej EMY była już wyraźnie uspokajająca. Z tym jednak właśnie warunkiem, że po pierwsze będzie wpisane ostrzeżenie do ulotki, że tego rodzaju incydenty mogą się przytrafić. Posunął się Netanyahu, więc jeżeli on nie wygra tych wyborów, to najprawdopodobniej otrzyma wyrok skazujący. I dlatego bardzo walczy nie tylko o samo zwycięstwo polityczne, żeby rządzić krajem, ale zwycięstwo i jakby zdolność utworzenia koalicji będzie dawało mu szansę na dwie rzeczy. Znaczy on to zwycięstwo wykorzysta w dwóch celach. Po pierwsze, albo uda mu się w ogóle wycofać proces języki i kultury mniejszości. Myślę, że więź ze światem można zbudować tylko wtedy, gdy punktem wyjścia uczyni się swoje otoczenie. Proponuję więc dekonstrukcję myślenia kolonialnego, myślenia o zunifikowanej, jednorodnej kulturze, która staje się narzędziem władzy i przejawem hegemonii.
Gdybym śpiewała tak, jak śpiewała moja babcia, urodzona w roku 1899, albo mój ojciec, który przyszedł na świat w 1929, nie mogłabym powiedzieć, że wykonuję muzykę ludową. Byłaby to muzyka klasyczna. Odnosiłaby się do ich świata. Ja powinnam reprezentować... On Twitter, because I share a lot of science stories. I share five science stories. That will stand up. Many colleges have made estimates of the exact figure. They didn't quite nail it. A proof was created only, I think, in seven. Tell us about the science of superbohaterów ściąganych z komiksów i filmowanych za wielkie pieniądze i pokazywanych widzą o umysłach nastolatków, wiesz, na całym świecie i mówiący, ależ ludzie kochani, nie starajcie się być inteligentni, starajcie się być mądrzy i macie wszyscy 13 lat, zostańcie tak, umrzyjcie mając 13 lat i wierząc w swoich superbohaterów i uważając, że to jest w ogóle najwspanialsze, co was w życiu spotkało, kochajcie ich, bądźcie. Then, of course, once you start doing it for real, you think, oh, that doesn't work, I have to try something else. But yeah, no, SketchUp has saved me as well, actually. I have a door that would have clobbered a skylight otherwise. Yeah, definitely, if you're doing any conversion, it's worth spending a couple of hours learning. My wife was pregnant, so everything sort of changed. We didn't end up doing the trip around Europe that we wanted to do, we just ended up using it a little bit in Cornwall and other parts of the UK. There's a temptation to use it in van conversion projects, but I would say it's not really your first choice. You could use it if you really painted it and it was in an area that is not at all accidented. So all of this is far too much for the... probably not the best choice for you. Time to go to number four. Clocking in at next to the last reason from the UK. So just English speaking. Any company reached out to me and I was just like entry level at kind of at that point. But somebody wanted to talk to me and that felt really good. And then I found out that as soon as they moved, or even before they moved, they landed like head of operations position. Or head of people. And I'm like, I asked when it comes to job seeking process. I would say you mentioned the classic tips. I'm also in my current work, I'm also working with international students, often non-French speaking students who have come to France to do their master's degree and now want to find an internship or a job in France. Because I imagine the pressure is so huge. Okay, now I came here, I have to find a work. So maybe the energy can get a bit stressed or negative if you're only, how do I say, living around those questions. So try to also make your everyday life nice and easy and just enjoyable.
up at a very specific type of syndrome, like a rare combination of the clots in the brain and bone platelets, bleeding around the body as well. So that led a great lot of concern in Norway, and led the Norwegian regulatory authorities to pause the use of the AstraZeneca vaccine. Then the German authorities found 7 cases of this out of their 1.6 million AstraZeneca vaccines given, and these were younger women, they found it so worrying, and so they paused it, and then many other countries, in fact most of Europe, stopped using the AstraZeneca vaccine. Now the European... That's great, thanks. No problem, Colin. Thanks, bye. Thank you, cheers. Cheers, bye. Bye. Since Lomond, do you agree with what David's been able to say then? Yes, even though I haven't done the sums that David has, I certainly agree with that. I do want to say that from the perspective of the people... W tej sprawie zostało umorzone, materiały pozyskane w wyniku prowadzonej kontroli operacyjnej zostały zniszczone, podpis nieczytelny. Przez 30 sekund rozliczenie... Mam tutaj na myśli oczywiście nadużywanie przemocy fizycznej wobec manifestujących przy różnych okazjach. No tak, ale to się tłumaczy niewyszkoleniem policji, zleceniem politycznym na to, a co to ma wspólnego z inwigilacją? To ma tyle wspólnego z inwigilacją, że widzieliśmy na własne oczy nadużywanie uprawnień. Mam nadzieję, że wy się czujecie komfortowo i że nikt nie boli, i że jest ładna pogoda, i że na przykład jest wam ciepło. I nie pamiętacie, jak wam mówiłam, że ma wybuchnąć wulkan i się ciągle trzęsie ziemia? Są trzęsienia ziemi? No to wybuchł wulkan i w ogóle co to jest to wydarzenie? Setki ludzi pielgrzymuje, 20 km w jedną stronę, piechotą przez pola lawowe w nocy, żeby oglądać tu show. Jest tu lawa, tryska, strzeż, ja dramatyzuję i że to jeszcze nie teraz. I do dzisiaj się przyłapuję na tym, że ja powielam to przyjęte gdzieś, nie wiem, gdzieś w społeczeństwie te zdania i muszę się podzielić w język, żeby nie powiedzieć, że na przykład jak ma kobieta, to coś tam. Do dziś mam alergię. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Na dzień przed szczytem Unii Europejskiej rośnie napięcie polityczne wokół akcji szczepień. Unia rozważa blokadę eksportu szczepionek również do Wielkiej Brytanii. I would like my daughter to be raised in a diverse and... My special interest is in what we call trace elements, elements that are found in just tiny, tiny amounts in organic emissions. But they often have very important environmental impacts, so things like including heavy metals like lead, cadmium. Będzie mówimy o mikroklimacie średnich, dużych firmach. A te wątki może też trochę sobie rozszerzymy odnośnie badania w szczegółach sytuacji pracodawców i pracowników podzielona płeć. Tak jest. Natomiast co do celów nikt się nie kłóci, mam wrażenie. Natomiast co do środków, myślę, że to już będą dyskusje tak naprawdę w gronie pracodawców, czy te środki są proporcjonalne do celów, jakie chce Komisja Europejska na sam koniec zrealizować. Natomiast ja bym powiedział, jeżeli może Pan redaktor, o trzech elementach projektu dyrektywy tak bardziej może... Bo oni wyglądają też na Tak, najgłębiej 23 metry po tej drugiej fazie, o której wspomnimy, to jest środkiem, a pobocza to już tylu metrów nie mają. Teraz jest kwestia powodu tej katastrofy. Czyli wystarczyło, krótko mówiąc, żeby on lekko skręcił, lekko się przesunął na prawo czy lewo, i to mogło spowodować, że musiał się wykręcić. To jest dziwna historia, ponieważ zgodnie z przepisami żeglugi na kanale każdy statek ma pilota. I
wprawdzie na statku, jak w samolocie. Ostateczna decyzja należy do kapitana. No ale jak ma pilota, którego widzi z mostka, no to według niego się kieruje. A jak to było, że wiatr go uderzył? Wiatr w tym czasie był szybkości 50... Rijksmuseum otworzyło niedawno i zamknęło na jakiś czas z powodu pandemii wielką wystawę o zwolnictwie. Exit polls were announced, there was a moment of stark contrast as Mirab Mikhaeli, a liberal feminist who led a revival of the nearly extinct Labour Party, thanked her supporters for an unexpectedly strong showing. As she spoke about social justice and equality for all, split screens on Israeli news channels showed a parallel celebration. Naturally, you won extra points for successfully returning items without a receipt, or preferably damaged in some way. And then, in 2014, things took a turn for the worse. Shirley had a couple of strokes, and in 2019 in Austin, a heart attack, followed by a third stroke and open heart surgery. She was flown to Vancouver against the couple's will by her insurance company. She made a slow recovery. Then last... It would take you to a secondary site. So Facebook was not administering the survey, and Facebook did not have access to any of the data, so in case you were afraid, but it was a link on Facebook. Hey, do you want to participate in this study? And this study looked at a whole lot of people. We're talking 18 million total responses since it first launched last year. This specific report that just came out was based on 1.9 million people, and it was all between January 10th impression on them, and it meant a lot to them that you've made the trip there. So I think that definitely went a long way, and we appreciated that, I think. Yeah, for that fact, I thank my mom and also my pastor. They recommended me to go there because I was not thinking to actually visit teachers, but I thought it's quite important to do that. Yeah, and that's a good tip. If anyone is able to, you know, if look at those trees, they all fell down from the wind, see? La Brage, eh? Yeah, that's the bottoms of the trees in here. I'm surprised they've not been taken away for lumber. I'm surprised they've not been taken away for lumber. Yeah. Maybe like too dry or something. Jamaican Bakis, mate. People are chatting in some sort of Jamaican space. It was a quite nice one. Fantastic, isn't it?
cienie. I żałuję, że to nie my. Cienie, cienie, kraje, cienie, boję, kochać mnie. Yeah, you have to like throw a bunch of paint all over it so people know where to drive and how to drive and where to cross. And you had like some quite nice cobblestones and stuff, and now it's just like a series of very visually confusing and kind of dazzling like contrasts. Nawet z samego Ministerstwa Obrony Narodowej zadzwonił, powiedział, no, a może byśmy się spotkali, bo chcemy to spotkać. Kresy wschodnie, która miała mieć na 10 lat. Po dwóch latach umowa została rozwiązana. Teraz jest fundacja pani Małgorzaty... Doroty Matlałki, tak. Małgorzaty Tlałki. Długosz. Której mąż robi interesy z Rydzykiem przy geotermii, tak donosiły media, a pani Małgorzata jest dobrą znajomą Andrzeja Dudy, który wspiera jej fundację Handicap Zakopane i nawet... Infrastructure, the institutional infrastructure is there for experts, international, worldwide experts, to be reacting to any potential new pandemic, so that this doesn't happen again or it's minimized. You know, we are ready to have the dragon in a very fast time. However, as speedrunning is so competitive, people need to regulate these speedruns and check if they're real or not. And at times when dream trade. If you're speed running, you only care about ender pearls, and they only give you ender pearls 4.7% of the time. So a big part of how fast you can get through the speed run. Nice. So you have 50, is it 50-50 that you learn Finnish and learning English? Do you think it's good? Good to hear. Thank you so much. Okay, so how did you decide to write this book together, and what led you to writing this book together? Okay, so we actually purchased a book that's quite similar to this kind of book, you know, maybe about a year ago. Brali udział w obronie tego krzyża razem właśnie z tymi środowiskami. Co zrobiło MSW? Wydało tam. Wypełniam to praktycznie. To może odsyłamy młodszych widzów, odeślemy do Wikipedii. W każdym razie była to niezwykle prominentna postać tamtych czasów. Można powiedzieć trzecia, czwarta osoba w państwie. No to historie są... Nie zabyli pra normy zombie, zjafikali z ufiem na sirali bla mózgi. Lutrze udawku na szeju, czym zakopaty po szeju. Można zwierzać, a czerpie, no nie ukryć za dwie. Wy zakrywali idzie i prodawali firmu. Co więcej, wszelkie towary, które są wysyłane do nas stamtąd, muszą przejść przez kontrolę celną. Wiele towarów nie pojawiło się, te, które były normalnie wysyłane z Wielkiej Brytanii, nie pojawiły się na półkach. W tak zwanych lepszych sklepach typu Marks & Spencer właściwie większości towarów nie ma. Oczywiście powstaną różne ścieżki, które będą pozwolić... Przecież wyszedł po miesięcznym pobycie w szpitalu, do szpitala. Mówiąc o czym wiedzieliśmy, o takiego problemu, że no to praktycznie może zdarzyć się w każdej chwili. Natomiast na pewno reakcja jest jednoznaczna, jeśli chodzi o współczucie, jeśli chodzi o smutek, jeśli chodzi o poczucie, że zamyka się pewnego rodzaju epoka, to o czym wspomniałeś wcześniej. Ta historia 99 lat, 73 lat, bo w głowie nie jest, jest dla bardzo wielu osób po prostu zamknięcie pewnych drzwi. Fight through inaction to avoid lesser harm through direct action.
Right, and then that piggybacks on the, what's it called, the appeal to nature fallacy? Mm-hmm. That this idea that, oh, well, nature's just going to take its course, and that's somehow better. Yeah, dying of a disease is better than dying from a vaccine. You're still dead at the end of the day. Exactly. The dead only know one thing. Better to be alive. Right. And the odds of the death are so much higher. Yeah. 65% of that anti-vaccine misinformation is coming from 12 individual people. Oh, 65%. Some of these names might be familiar to you. Joseph Mercola, Robert F. Kennedy Jr., Sherry Tenpenny. These are all anti-vaccine heavy hitters, Christiana Northrup. So, yeah, this is the 12 biggest misinformation sources. 12 people are generating 65% of the anti-vaccine content on Facebook and Twitter. Unbelievable. It's sad with the fact that they sleep a lot, but a team of researchers has found out something pretty interesting. So, Elisabetta Pelagi, who is a research scientist and geologist at the University of Pisa, that is any iron in the ocean beds. So we have, like, this great rustification, and I think, great, if you geologically, if this is how we know that the atmosphere was oxygen, is that the layers start to see increasing levels of rust, you know. And so, but during this time, oxygen levels rose only a little bit, up to about 3 to 5%. So that's stage two. Then, to około 66%, to jest transport drogowy, w tym samochody osobowe, które co więcej mają nawiedzenia ich tu i teraz, od razu. Nie, no jasne. Dlatego, że pamiętaj, że to jest cały system. Trzeba spojrzeć na to, że jeżeli robisz jakikolwiek krok do przodu, to istniejesz w dużym, ogromnym systemie, który musi się do tego dostosować. Musi być wystawiony. Wypadek, patrz jaki. Maskła pakom zwania! Problem programu. Ahoj, przygoda. I don't think they would be using this for GMOs, because you want to make permanent genetic changes, a GMO, stable GMO line. You don't want that you would like to share with our listeners about yourself, or about your page, or about, I don't know, our possible collaboration, or the hosting of the podcast? Well, I did want to kind of give a shout out to Sam Suomi, which is an organization I'm actually a member of, where... Kurva! It's Suomi America. So SAM for short, S-A-M, and it's like an organization that's, it's a non-political organization that's... wielu osobom, które po prostu czerpały z tego bardzo duże zyski i bardzo dużo zarabiały na swoim działaniu, tak naprawdę przyjęły im interesy. A te reakcje rzeczywiście były bardzo ciekawe, to znaczy one szły dwutorowo, ponieważ agencja RFRS jest związana z nim ludzi, jakby gra tak. Więc z jednej strony mieliśmy rzeczywiście prawdziwy szturm prawników, ponieważ my te pytania nam właśnie z rzetelności dziennikarskiej wysyłaliśmy do wielu podmiotów, które się tam w naszych podstawach pojawiają, czy do wielu osób. I rzeczywiście zalew później
pozwów czy gruźb. Powiedz, że śledztwo faktycznie zakończyło się dopiero przed kilkoma tygodniami, z tego co wiemy. I jako pierwszy o jego wynikach, jeszcze w marcu tego roku, został poinformowany premier Ameryki. Wydarzenie to stało się zarzewiem protestów ulicznych w wielu miastach Ameryki, także w innych miejscach na świecie. I wznieciło debatę na temat rasizmu oraz roli policji w Stanach Zjednoczonych. Jest z nami dr Renata Nowaczewska, amerykanistka z Uniwersytetu w Szczecinie. Witam panią. Dzień dobry, witam państwa. Sam proces trwał 2 tygodnie, 45 świadków przesłuchano, ale niewiele czasu zabrało ławie przysięgłych wydanie werdyktu. Sprawa była bardzo naładowana. Jak w przypadku tym, że zostanie Derek Chauvin uznany za winnego, nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Wydaje mi się, że tutaj rola tego pierwszy chyba, czy dowódca, tak, policji w Minneapolis, który robił rzecz bez precedensu, mianowicie natychmiast zwolnił Chauvina z funkcji pełnionych w policji, tym samym jakby wykluczając go spod tych ochrony. Natomiast dużo trudniejsze byłoby to w przypadku Afroamerykanów. System sprawiedliwości amerykańskiej formalnie, tak, powinien być fair, powinien być uczciwy, powinien być sprawiedliwy, a w rzeczywistości więzienia są przepełnione przez ludzi ubogich i kolorowych. Jest taka stygmatyzacja pewna, zresztą to też widać na przykład, jeśli już wyjdą z więzienia, to bardzo, bardzo ciężko im jest powrócić na łono społeczeństwa, bo na przykład nie mogą uzyskać różnego rodzaju protestów i ruchów związanych z działalnością organizacji na rzecz praw obywatelskich, mniejszości. I wiele z tych organizacji w przeszłości było związane z Afganistanem. I po prostu przychodzi taki moment, w którym rzeczywiście, podobnie jak widać, 80% Amerykanów opowiada się za ograniczeniem prawa do powszechnego dostępu do broni. Tak tutaj widać takie bardzo mocne wsparcie społeczne i to, tak jak mówię, na tym poziomie, no niestety. Wydarzenie to pokazuje, że są ci klubowi działacze też ludzie czasami uważają za klubowi, którzy nie chyba też była na stresie. To jest niezwykle, to co mówiliśmy, że rzeczywiście w większości ludziom ci panowie, którzy dysponują miliardowymi budżetami, którzy kupują w kasie klubowych sklepów w przypadku Barcelony z klubowego muzeum, po prostu wygasną. Tak jak w Polsce więcej do stracenia w pandemii miały Lewia i Lech. Drukarnia cyfrowa to... After 1 mile, you will reach your destination. Kompel. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki państwu mamy raport o stanie świata. Spełzło na niczym. Frekwencja wyniosła 55%, ale co ważniejsze, blisko 1800 osób opowiedziało się przeciwko związkowi, a tylko 738 za. Według przewodniczącego Związku Handlu Detalicznego, Hurtowego i Domów Towarowych Stewarda Applebauma, który wspierał kampanię za utworzeniem Związku Zawodowego w Amazonie, sztuka ta się nie powiodła, bo wielu pracowników bało się zagłosować za związkiem, a Amazon prowadził nieczystą grę. Tak Steward Applebaum. It's not up to me to decide whether anyone should join a union. Chcę wyrazić się jasno. Nie mnie decydować o tym, czy ktoś powinien wstąpić do związku, ale chcę podkreślić jeszcze bardziej. Tak samo Niger, jak i Czad. I chyba nie ma w tej chwili pomysłu na to, jak ustabilizować sytuację w taki sposób, żeby była jakakolwiek perspektywa, nie wiem, 5 lat czy 10 lat spokoju. To wszystko jest od jednego kryzysu do drugiego. No, to jest niestety problem tego regionu, jakiejś skuteczności czy strategii w polityce zagranicznej wobec tego regionu. Oczywiście te nieszczęsne państwa Sahelu dochodzą do... Po prostu no, wsypujemy tą sól czy ten cukier, no jakkolwiek to nazwać, do wspólnego garnka. Jeszcze słowo, Tomku, na koniec.
Polska się ustawiła poza realizacją ambitnych celów unijnych, jeśli chodzi o neutralność klimatyczną, a jednocześnie mamy czwartkowe porozumienie rządu i środowiska górniczego w sprawie zakończenia wydobycia węgla w 2049 roku. To niektórzy z nas mogą nawet nie żyć już. Pania i w przemyśle wokół przemysłu wydobywczego pracuje pewnie kilkaset tysięcy ludzi. Jak doliczymy rodziny, to jest całkiem spora część naszego społeczeństwa. Poza tym, my nie mamy specjalnie innych elektrowni poza elektrowniami węglowymi. No więc rozumiem, że ci, którzy mówią, zamknijmy do 2025 roku na przykład, biorą na siebie rewolucję. And in 2018, their number for the Hubble constant turned out to be about 67.4 kilometers per second, per megaparsec. Okay. Fast forward another year, 2019, astronomers used another technique to come up with a new calculation. See, they're trying to refine this, they're trying to get closer to the truth. And their calculation that they used in 2019, they studied the light of red giant stars, which all read, and everyone said, oh, that's the country of South Korea. Yeah, so it makes sense to have a convention, and so that's fine, and if whatever, by historical contingency, it happened to be North this up. And sure, there was a European bias there, because at the time it was made for European sailors, that's it. So, and now we're pretty much stuck. Why? A lot of responses on this one. A lot of people were guessing all along the correct area. I mean, it's a siren, right? Yeah, tornado of siren. Of course, it's a siren. But you know, there's like so many things, right? Like you could say it's a guitar, but there's lots. I've never heard of a thermo tag, but it is defined. Subtle differences in the objects they print. And just like forensic scientists can literally track back based on somebody's printer, like laser printer, they can figure out who printed some sort of, you know, ransom note or something. I would not be surprised. Because 3D printers have more axes, and there's just more, I don't know. For ideas to mature into practical applications. Mm-hmm. You know? Yeah. All right. Thank you, Evan. And thank you all for joining me this week. You got it, Steve. Thank you, Matt. Thank you, Steve. And until next week. We have someone looking more multidimensional. And we have one looking more multidimensional. So when you came back to the legislature called culture shock shock, which I think is referred to as reverse culture shock, because it's shocked by... kandydatów, no. I tak dalej, ale mówię, no to pierwszą rzecz to właśnie to kluczyki dostał, żeby pokazać. Więc to jest jedna rzecz. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że żyjemy w takim momencie, w którym trochę trzeba, robić wszystko, żeby ocalić to, co mamy. Bo... Ja mam nadzieję, że to
Nie ostatnia taka nasza dyskusja z Wiesławem Władyką w podcaście Tygodnika Polityka, temat tygodnia. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Ja dziękuję. A ja już zapraszam Państwa na przyszły tydzień, jak zwykle w środę, na kolejny odcinek podcastu Tygodnika Polityka, temat tygodnia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.